W 2019 roku mediami wstrząsnęły oskarżenia Krzysztofa Sadowskiego o pedofilię. Dziennikarz śledczy Mariusz Zielkę ujawnił, że ojciec Marii Sadowskiej miał dopuścić się skandalicznych czynów względem dzieci. Teraz okazuje się, że prokuratura podjęła decyzję w tej sprawie. 3 lata temu do mediów trafiły informacje, że Krzysztof Sadowski miał wielokrotnie wykorzystywać seksualnie dziewczynki, które brały między innymi udział w produkcjach Tęczowy Music Box i Co jest grane. Mimo że początkowo dziennikarz śledczy Mariusz Zielkę nie mógł potwierdzić tożsamości mężczyzny, to wkrótce stwierdził, że chodzi o ojca Marii Sadowskiej. Nie mam żadnych wątpliwości. Krzysztof Sadowski, znany w Polsce i na świecie muzyk, krzywdził dziewczynki, mówił w rozmowie z WP. Mężczyzna tłumaczył, że nie mógł ukrywać informacji, których dowiedział się o Sadowskim, bo ofiary zasługują na współczucie i prawdę. Relacji jest zbyt wiele, żeby były nieprawdziwe. Krzysztof Sadowski zniszczył życie wielu utalentowanym ludziom, wielu innym próbował. Po zebraniu materiału skieruje doniesienie do prokuratury, donosił Mariusz Zielkę, zebrał relacje kilkudziesięciu kobiet i mężczyzn, którzy utrzymywali, że byli krzywdzeni przez muzyka. Sprawą zajęła się prokuratura, a dziennikarce Izie Michalewicz również udało się dotrzeć do osób, które utrzymywały, że są ofiarami Sadowskiego. Kobieta spisała traumatyczne wspomnienia pokrzywdzonych w reportażu dla dużego formatu. Piątego listopada dziennikarka poinformowała, że prokuratura okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo z powodu przedawnienia. W swoim gorzkim wpisie nie kryła rozczarowania i w mocnych słowach podsumowała działania prokuratury. Trzy lata przesłuchań ofiar pedofila w obecności psychologów, kamer i ponownego traumatyzowania ich poszło na marne. Czy nie istnieje już w tym kraju żadna siła, która sprawiłaby, że krzywdzone dzieci doczekają sprawiedliwości? Jaki to jest sygnał dla ofiar molestowania? Siedźcie cicho, bo i tak nic nie wskuracie. Polska prokuraturo, jesteś kolejnym oprawcą, pisała kobieta, przytoczyła również zeznania jednej z pokrzywdzonych przed laty dziewczynek, która do dzisiaj musi borykać się z traumą, której doświadczyła w dzieciństwie. Obwiniam się i karzę za nieudaną przeszłość i za całe zdarzenie molestowania seksualnego. Mam trudność z przyzwoleniem sobie na złość w stosunku do osób, które mnie skrzywdziły. Trudno mi funkcjonować w rolach dorosłej kobiety z powodu obecności w mojej świadomości tej małej dziewczynki z przeszłości, której nie miał kto obronić. W sytuacjach stresowych reaguję z pozycji dziecka. Nie lubię siebie, gardzę swoim życiem, nie akceptuję siebie takiej, jaka jestem. Szukam potwierdzenia własnej wartości w innych ludziach, a nawet tego, że mam prawo żyć. Sprawiam wrażenie pewnej siebie, bo czuję się bezwartościowa i niepotrzebna. Buntuję się przeciwko swojemu ciału, którego nie akceptuję i je krzywdzę.
Jestem niezwykle surowa wobec samej siebie. Mam trudność z asertywnym proszeniem i odmawianiem w obawie przed odrzuceniem. Przez te wszystkie lata obwiniałam siebie o to całe molestowanie i było mi ciężko pochylić się nad krzywdą tej dziewczynki, którą byłam, i nad nią zapłakać. Życie z taką tajemnicą wpędziło mnie w bolesną, niekończącą się samotność, czytamy na Facebooku. Krzysztof Sadowski niedługo po tym, jak dziennikarz śledczy wyjawił, że to artysta miał dopuścić się barbarzyńskich czynów, sam wydał oświadczenie, w którym poinformował, że nie przyznaje się do zarzuconych mu czynów. Poprosił również media o spokój, tłumacząc, że oszczerstwa pogarszają jego i tak zły już stan zdrowia. W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi moich relacji z uczestniczkami programów telewizyjnych Tęczowy Music Box i Co jest grane? Oraz podopiecznymi Fundacji Tęcza, stanowczo zaprzeczam stawianym mi zarzutom. Wszystkie pojawiające się na mój temat rewelacje oparte są na pomówieniach jednej osoby, której personaliów nie ujawnię, nie chcąc jej zaszkodzić. Jest to osoba znana mi i mojej rodzinie od przeszło 20 lat i przez większość tego czasu pozostająca z nami w bliskich stosunkach. Niestety, w ubiegłym roku osoba ta poprosiła mnie o przekazanie jej dużej kwoty pieniędzy, które miały posłużyć jej ułożeniu sobie życia. Nie będąc w stanie spełnić tej prośby, ale też mając poczucie nadużycia naszej przyjaźni, odmówiłem. Wówczas, było to w czerwcu ubiegłego roku, zerwała kontakty z nami i skierowała przeciwko mnie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, tłumaczył. W sprawie wypowiedziała się również Maria Sadowska, która mówiła wówczas, że nikomu nie życzy, bo ktoś musiał przechodzić przez takie piekło.